po hymnie. Spocznij. Głos zabierze burmistrz miasta i gminy Wschowa, pan Konrad Antkowiak. Ale, kochani, ja bardzo krótko. To ze względu na upał, jaki jest, nie będziemy tu was trzymać długo. Ja mam nadzieję, że wiecie, z jakiej okazji tutaj się zebraliśmy i jakiej okazji szliśmy przez miasto. Słuchajcie, 30 lat temu, ja to pamiętam, miałem wtedy 14 lat, odbyły się pierwsze częściowe wybory, wolne wybory do Sejmu Rzeczpospolitej. I z tej okazji tutaj właśnie na tym rynku się zobaczyliśmy. Był to początek procesu upadku systemu komunistycznego w Europie Wschodniej. Jest to naprawdę ważna data z punktu widzenia historii, nowoczesnej historii naszego państwa. Także jeszcze raz życzę wam wszystkiego dobrego. Dziękuję za przybycie. Nie będę odczytywał pisma od kilku słów od pani marszałek Anna Elżbiety Polak, która życzy nam wszelkiej pomyślności i dumy z naszego regionu. Wszystkiego dobrego. Muszę kończyć. Za gardzące jest. Dziękujemy bardzo. Wielkie brawa. To był burmistrz miasta i gminy Wschowa, pan Konrad Antkowiak. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy w imieniu władz samorządowych. Słuchajcie, jeżeli ktoś ma ochotę, zapraszamy do wystawy Marka Chwistka, pana Marka Chwistka. Jeżeli macie ochotę spojrzeć na tą wystawę, to jeszcze zapraszamy. Ale bardzo, bardzo dziękujemy, że w tak ciepły, w tak gorący dzień jesteście z nami. Dziękujemy serdecznie. Jeżeli jest pan Marek Chwistek, to serdecznie zapraszamy tutaj do nas. Nie wiem, czy pan Marek jest. Ja jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję. Dziękuję dla orkiestry Stowarzyszenia Kultury Ziemi Wschowskiej. Dziękuję dla majoretek, byliście cudowni, genialni. No i dla was, dla wszystkich tych maluszków, tych najmniejszych, tych średnich i tych dorosłych. Jeszcze raz bardzo dziękujemy. Jeżeli jest pan Marek, jeszcze raz spróbuję odszukać pana Marka Chwistka, bo przypomnę, jeszcze przed nami dzisiaj wykład pana Piotra Sołańskiego. Panie burmistrzu, czyli cóż, dziękujemy serdecznie.